Gdzie było bierzmowanie? W Borkowicach? Nie, w naszym. W Ruskim Brodzie. Przyjeżdżał tu do tak, bo pomagał. Bo to był całym fundatorem tej parafii. A on całym fundatorem. Ale to był człowiek takiego niedużego raczej wzrostu, prawda? Tak, niedużego taki, ale to był bardzo uczciwy ksiądz. Nie, to wspaniały, tak. A nie, pamiętam go tak, jakbym go dzisiaj widział. Nie był taki duży, proszę pana, ale taki podstawny i bardzo był uczciwy. Tak. Bo przecież początkowo to my należeli Ruski Brud do Borkowic. Parafii Borkowic. To mieliście ile kilometrów do kościoła? Dziewięć. No właśnie, i on dlatego zainicjował, żeby wybudować w Ruskim Brodzie kościół, żeby odciążyć ludzi. Ale cóż, kochany, jak teraz tam jest, jak ten kościół powstał w Ruskim Brodzie, to było 3,5 tysiąca ludzi. Tak. A później, proszę pana, to tam się wyludniało wszystko. Wysiedlili, proszę pana, 16 wiosek. Ale kto? Niemcy? Nie, już nasza. Teraz po władze ludowej. Nasza Polska w 1947 roku. Nie, w 1952 roku. Ale z jakiego powodu? A założyli poligon. Bo tam ziemie były bardzo liche. Aha. No i założyli. Dla wojska poligon. Tak, założyli poligon. I ten poligon istniał, proszę pana, 6 lat. Bo się nie nadawał znowu, bo dlatego, że tam bardzo dużo skały i nie udawały się ani ćwiczenia, ani nic. No i zrezygnowali, oddali pod ludziom państwo las. A tam było, proszę pana, były orne pola, tak? 9 wiosek, to było 3,5 tysiąca ludzi, a teraz jest, proszę pana, 520 w całej parafii. No, no. Trudno utrzymać kościół. To ksiądz i księdza. Teraz jeszcze z rok, może dwa i zrezygnują. Tak, bo nie ma ludzi. No nie ma. Jak w Ruskim Brodzie było, proszę pana, w 1939 roku 154 numery, a teraz jest 80. No. I jeszcze połowa z tego to jest pustych. No. A 40. Bo nie ma pracy, ludzie uciekają, szukają w świat, tak? Tak. Do Anglii, do Niemiec, do Ameryki. Wszędzie. Wszędzie. Ja mam, proszę pana, czterech wnuczków. Wszystko za granicą. No właśnie. Wszystko za granicą. A ilu miałeś dzieci swoich? Bo tutaj, proszę pana, nie ma wyjścia. Stefanie, a ile dzieci miałeś? A troje. Dwie córki i syna. No to syn tutaj mieszka w Przysusze. Tak. Synowa była nauczycielką, a jest na emeryturze. A syn w Holandii. No właśnie. Tam pracuje. Tej najmłodszy chyba, tak? Nie, no tak, najmłodszy. I córka jedna, ta najstarsza, to tutaj pracowała w szpitalu 27 lat. Miała męża policjanta, no i tu mieszkanie dostała, ale męża z paraliż złapał, zmarł. No ona teraz tutaj, no to trzech tych synów ma, no to wszystko za granicą. No tak, bo tu pracy nie ma. Tu też Przysusze polikwidowali zakłady, prawie wszystkie. Tutaj był zakład taki, proszę pana, w Skrzyńsku, co płytki tamtego. Tak. To teraz 25 maja zamkli i siostry, syn pracował tu jako brygadzista i proszę pana, dzisiaj nie ma roboty. No. Zamknął. No i też trzeba brać i jechać dziewę. Świat, bo tutaj nie ma wyjścia. Tak, no, nie ma życia, tak. Nie ma życia, nie ma pracy, nie ma z czego to utrzymać. Jest krytycznie. A ty jesteś już wdowcem chyba, nie, żona żyje czy nie? Moja? Tak. Nie, już 10 lat minęło. Już 10 lat. 5 maja. A pracowałeś gdzie? Ja pracowałem tam pod Końskimi w fabryce. Jakiej? Tam taka fabryka była. Farby takie są. Farby lakierów, tak? Tak, no i tam pracowałem 27 lat. I masz stamtąd emeryturę, tak? Tak. Ile ci dodali? 2300. To dużo masz emeryturę. 2300. Dobrą emeryturę masz. A 2300. To wnukom tam pomagasz chyba, albo z groszami. No. To taka, kochane jest. Życie, takie jest życie. Tak.
Cofciu, ale, bardzo ci dziękuję za... Ale Hubal to był... Nie, wiem doskonale, tak. O nim był film i w ogóle i literatura jest bohater, prawdziwy Polak. Dostojny chłop był, panie... O. No to ze szlacheckiej rodziny zresztą. No. To nie był pospolity człowiek. Tak, on to pochodził tam z Jasła. No. Rodem. Z Podkarpacia, tak. Tak, bo ja... On był sportowcem olimpijczykiem. Dobrze, Stefanie, musimy kończyć, kochany.